Czy tabela przestawna może mieć jednocześnie układ tabeli i konspektu? Wstawiając tabelę przestawną na danych typu kategoria, podkategoria, podpodkategoria i wartość, zobaczymy, że mamy do wyboru w układzie region, oddział, pracownik, sprzedaż, albo układ kompaktowy, albo układ raportu tabelaryczny, gdzie wszystkie elementy zostaną rozrzucone do nowych kolumn. Można jednak z tych układów tworzyć własną kombinację, stając na elemencie, który ma wyświetlać się inaczej. W naszym przypadku chcemy, aby od oddziału pracownicy wyświetlali się już w układzie kompaktowym. Stajemy na tym polu, prawy przycisk, ustawienia pól, układ i drukowanie i tu znajdziemy najważniejsze opcje. Pokaż dla tego konkretnego pola etykiety elementów w formie konspektu i zrób to w formie kompaktowej. Klikamy OK. Od tego momentu postać tabelaryczna i postać kompaktowa dla naszych pracowników.